Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam szuflady od Ketera. Jest to system Tool Hest. Tool Hest, system mobilny i jeżdżący. Taki system 2 w 1, który możemy sobie postawić w kącie na warsztacie i w razie W z nim wyjechać w każdym momencie lub postawić go na półkach, na szafkach, a nawet powiesić na ścianie. Dzięki temu nasz warsztat będzie zagospodarowany, a nasze narzędzia i nie tylko będą zawsze dostępne pod ręką. Już koniec męczenia się z otwierania skrzynek, z wyciągania ich spod stołu i tak dalej, i tak dalej. Jest to system naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawy, a co najważniejsze, niedrogi. Ponieważ koszt tego systemu jest naprawdę niewielki, a możemy sobie go zagospodarować pod własne potrzeby, ponieważ jest system łączony. Czyli możemy osobno kupić sobie każdy rodzaj szuflad. Czy chcemy z dwoma szufladami, z jedną większą, z drugą mniejszą, czy z jedną samą większą lub z potrójnymi mniejszymi. Wybór należy do nas. Oczywiście są podstawowe sety 5 do 1, 7 do 1 czy tam 6 do 1, które również możemy zakupić, a potem dokupywać sobie pod własne potrzeby, ale to wszystko zależy od Was. Jeżeli chodzi o sam system, naprawdę fajny, mamy tutaj szuflady, które możemy umieścić wszędzie. Co tutaj jest takiego? Mamy tutaj fajną blokadę na kłódkę, dzięki temu nie otworzymy szuflad bez naszej wiedzy. Jeżeli chcemy, zamykamy i nikt nie ma do nich dostępu. Spoko sprawa. Kolejną kwestią to same szuflady. Same szuflady są z tworzywa, prowadnice również, lecz naprawdę nie jest to jakiś tam minus, ponieważ maksymalny ciężar tych szuflad, w zależności od której, to jest od 20, a nawet do 40 kg pojemności. Więc naprawdę sporo, jak na system na plastikowych prowadnicach. To by było na tyle wstępu. Przejdziemy troszeczkę bliżej. Troszeczkę zwymiarujemy, a potem Wam pokażę, jak ja ten system zagospodarowałem u siebie na warsztacie, w piankach i nie tylko. Myślę, że to będzie bardzo ciekawy odcinek. Jedziemy z tematem. Jesteśmy bliżej. Jak widzicie, mamy skrzynię. Ja ściągnę na razie dolną, czy no, górną, i zaczniemy od dolnej. Jak widzicie, z góry mamy fajną tackę plastrami miodu. Powiem Wam, fajna sprawa. Zawsze możemy jakieś narzędzia, które bierzemy z szufladki, zarzucić na górę i żeby nie chować za każdym razem, po prostu rzucamy i mamy wszystko pod ręką. Pierwszą podstawową szufladą to jest największa. Jeżeli chodzi o wymiary szuflad, to troszeczkę może pomierzymy, żeby nie było. Szerokość i długość będzie taka sama, będzie różnić się tylko głębokość. Jeżeli chodzi o szerokość, czy długość 43,5, szerokość 23, a tutaj głębokość wynosi 17,5 cm. 17,5 cm. Mamy tutaj takie fajne przykrótki z tworzywa również, które możemy sobie przekładać. Mamy po 3 w zestawie, ja akurat mam gdzieś przełożone z tej i mamy na zaciskach, zobaczcie, tak to się prezentuje. Mega rozwiązanie, fajna szufladka. Tak jak mówiłem, jest to na plastikowych szynach, zobaczcie. Na plastikowych prowadnicach, lecz naprawdę, jeżeli podstawowa rzecz, jeżeli prowadnice są dobrze nasmarowane, uwierzcie mi, że one chodzą świetnie. Tylko naprawdę trzeba je dobrze naprasować i mimo
ciężaru nie ma z tym problemu. Naprawdę nic nam się nie przecina, nic nam się nie odkształca, nic nam się po prostu nie wywala. Ale to Wam pokażę z zagospodarowaniem szuflad. Na razie omawiamy temat. Kółka mamy też wyciągane. Dostajemy w zestawie, które też jest spinane na system. Pyk. Tak to wygląda. Mamy 4 kółka skrętne, 2 z blokadą. Czyli albo możemy montować, albo nie musimy montować. Jeżeli chcemy system jedzny, to montujemy. Jeżeli nie, to tak jak tutaj bez kółek sobie leży. Kółka przychodzą osobno, więc musimy skręcić na 4 śruby każdy. Więc wybór należy do nas. Wszystko wchodzi w systemie, zapinamy i się śmiało trzyma. O. Tak jak mówiłem, temat kłódki. Mamy tutaj taką blokadę. Tu mamy zielone, znaczy, że jest otwarte. Podnosimy do góry, mamy czerwone. Już w tym momencie tego nie otworzymy. A tutaj mamy opcję na kłódeczkę. Więc możemy sobie śmiało system zamknąć. I system mamy mobilny. Dobra, odłożę to skrzynię na razie. Omówimy kolejną skrzynię. Kolejna skrzynia, mamy tak samo z góry, mamy plaster miody, mamy kuwetkę. Ona ma około 2 cm głębokości. I tutaj mamy dwie szuflady. Jedną mniejszą, drugą większą. Mamy akurat szufladę z kubełkami. Zobaczcie, kubełka można wyciągać. Nie ma z tym problemu. Mamy wyciągane przegródki, więc możemy zagospodarować pod siebie. Możemy zakupić taką szufladę z 3 takimi seriami z kubełkami, więc wybór należy do nas. Na drobnicę jak w sam raz. Drugą mamy kapkę mniejszą, jeżeli chodzi o głębokość, bo tutaj mamy 11,5 cm i również mamy wyciągane przegródki, które możemy zagospodarować pod nasze potrzeby. Pyk. Jeszcze nie wspomniałem na temat kubełek. Kubełka mamy o wysokości 5 cm. Maksymalna wysokość to jest jakieś 5,5 cm, żeby nie obcierało przy zamykaniu. Tak to wygląda. Nie wspomniałem jeszcze, że mamy tutaj otwarcia, mamy zaczepy, mamy z aluminium, więc naprawdę fajnie to się komponuje z tworzywem. I tak to wygląda. I oczywiście funkcja zamknięcia również. Odkładamy. Trzecia szuflada, taka sama, tylko że tu mamy bez kubełek wersję, też możemy mieć taką. Też mamy 3 przegródki, które możemy sobie wyciągać, przekładać, jak nam się żywnie podoba. Przegródki wyglądają tak, są z kompozytu również, więc spoko. Od środka też plastrę miodu, od dołu fajnie, delikatnie ożebrowane, więc naprawdę wytrzymały. Od samego spodu również delikatne ożebrowania, więc nie ma, że ta skrzynka jest naprawdę jakaś delikatna. W środku kolejna szuflada. Tą wysokość też znacie, bo to jest już standardowa, ta jest 11,5 cm, więc również tak to wygląda. Co mamy fajne? Mamy tutaj miejsca, żeby nakleić sobie naklejkę, co w tej skrzynce danej jest. Ja mam tutaj poprzyklejany u siebie drukarką do etykiet. Też spoko się sprawdza. I tak jak mówiłem, mamy systemowość. Mamy systemowość, czyli system spinania skrzyń do kupy. One same z siebie nie polecą, jak jedna na drugiej stoi, ale żeby po prostu nie wywaliło się na bok, to jak najbardziej można spiąć. Spoko rozwiązanie, wtedy ta skrzynia jest bardziej stabilna, jeżeli chodzi o wieżę. O. Można też wymyśleć taki montaż sufitowy, ścienny. Nie sufitowy, ścienny. Dla chcącego nic trudnego. Wystarczy zdemontować szuflady. Szuflady się bardzo fajnie i szybko demontuje. Zrobić kilka dziurek i możemy na kołeczki zamontować na ścianie. Więc możemy mieć taki system ścienny. Nie ma z tym problemu. Ogranicza nas tylko wyobraźnia. Naprawdę fajny system, mega zagospodarowanie i naprawdę nieduże koszty. Tyle w temacie i teraz przechodzimy na kolejne zbliżenie. Pokażę Wam, jak mam zagospodarowane te szuflady i inne w piankach i nie tylko.
Myślę, że to będzie bardzo ciekawe. Jedziemy. Dobra, jesteśmy już po przeróbkach, mamy skrzynie szufladowe, wszystko jest podpisane, zaglądamy do pierwszej, mamy tutaj akcesoria i baterie do systemu Boscha, jak widzicie w pianeczkach, fajnie się to prezentuje, czyli dajmy troszeczkę bliżej, o, w pianeczkach wszystko zabezpieczone. Dodatkowo wiertełka, które nie mieszczą się w podstawowe skrzynie, które mi potrzebne są na warsztacie. Niżej mamy w pianeczkach mamy szlifierkę i klucz, czyli podstawowe narzędzia, które używam na warsztacie, które muszę mieć zawsze pod ręką, nie muszę za każdym razem wyciągać ze skrzyń. Spoko również rozwiązanie. Niżej mamy kolejne zagospodarowanie. Zobaczcie, mamy tutaj kolejną maszynę, również w piance. Dodatkowo mamy akcesoria do szlifierki, czyli mamy tarcze szlifierskie, tarcze do kamienia, do metalu i tak dalej, i tak dalej. Wszystko fajnie zabezpieczone. Narzędzie nam nie lata, nie wyskakuje i zawsze pod ręką. Spoko rozwiązanie. Odepnę jedną skrzynię. Pokażę wam jeszcze jedną, zanim przejdziemy dalej. Mamy jeszcze jedną i tutaj mamy również zagospodarowanie, nie tylko w piankach, ale również i luzem. Pyk, mamy podstawowe miarki, markery, pisaki, poziomniczki, wszystko fajnie. Od dołu jest ułożona pianeczka, więc wszystko jest na miękkim podłożu, więc naprawdę spoko, jak widzicie, fajnie zagospodarowane pod ręką. Kolejne mamy tutaj narzędzia w piankach, zobaczcie, wyżynarka, zakrętarka i wkrętarka od Boscha, wszystko w jednym miejscu, w pianeczkach, ładnie zabezpieczone, nic nie lata, nic się nie przekręca, nic nie obija i tak dalej, i tak dalej. Jak widzicie, ciężkie narzędzia, ciężkie akcesoria i wszystko schludnie chodzi. Dobra, to by było tyle, jeżeli chodzi o ten zestawik. Przechodzimy na dalsze szuflady i będziemy pokazywać. Mamy kolejne szuflady, jak widzicie, stoją na stałe. Choć nie na stałe, zawsze można je przestawić, przesunąć, nie ma z tym problemu. Można powiedzieć, że są wolno stojące i zobaczcie, kolejne ciężkie akcesoria i zobaczcie, jak prowadnice schludnie pracują, mimo że są z tworzywa. Zobaczcie, mam tutaj zagospodarowane młotki w pianeczkach, czyli jedna szuflada przeznaczona na młotki. Wiem, że mam tutaj, mam to podpisane. Jeżeli mi potrzeba na daną robotę, biorę, wyciągam bezproblemowo. W kolejnej szufladzie mam również zagospodarowane, zabezpieczone kątowniki i różne tak zwane przymiary. Dzięki temu wszystko w jednym miejscu, również fajnie w pianeczkach, fajnie pianeczka wycięta i spoko. Między innymi później po przejściach wam pokażę, jak tam wycinałem i tak dalej, i tak dalej, ale to zobaczycie później. Kolejne, mamy tutaj bez pianek, mamy tutaj podstawowe ściski, których używam na warsztacie, więc nie trzeba było ich w piankach, bo one są na bieżąco używane, a poza tym ja bym miał wrzucać je w pianki, to zaraz by się nie pomieściły.
Kolejna szuflada, również ściski. Jak widzicie, mam ich trochę, ale niestety czasami różne się przydają. Mam tutaj do stołu ketera i tak dalej, więc mam dwie szuflady zagospodarowane pod nie. Kolejna szuflada, również z pianeczkami. Troszeczkę obniżymy bliżej. O. Tutaj już mamy takie narzędzia precyzyjne, czyli wkrętaki, klapcążki, to co mi potrzebne w danym momencie, jakieś szczypce do pierścieni zegara i tak dalej, taki podstawowy zestawik, który muszę mieć za każdym razem pod ręką. Niżej mamy taki już bezpiankowy, mam tutaj jakieś, widzicie, piłki, nie piłki, jakieś raszple do drewna i również mają swoje miejsce. Przejdziemy na szufladę bliżej i również Wam pokażę ciekawe pianeczki. Kolejna szuflada z dwoma przegródkami. Jak widzicie, górna kuwetka spisuje się świetnie. Można zawsze coś na górę położyć, nie ma z tym problemu. Zaczniemy od górnej. Mamy tutaj dłuta, pobijaki i osełkę do ostrzenia. Taki podstawowy zestaw, który no, też zasługuje na jakąś tam konserwację i naprawdę trzeba się z tym obchodzić jak najlepiej, ponieważ to nie sortanie rzeczy, a naprawdę muszą być ostre, więc dlatego w pianeczkach pobijak w standardzie. Druga szuflada to jest taki bajzer, można powiedzieć, bo tu mam pozostałe graty, których używam, czyli jakieś tam szczotka druciana, kawałek sznurka, jakaś miarka, jakieś stare dłuta, które się nadają tylko do rozbiórek, nożyce, zaginaczki, młotek gumowy i tak dalej, czyli taki grajdą w największej szufladzie. I zobaczcie, mimo dużego ciężaru, nadal to wszystko ładnie pracuje. Jedziemy na kolejne. Kolejna szuflada, coś dla maniaków precyzji, którzy lubią mieć dobrze zagospodarowane klucze i nasadki i tak dalej. Tą szufladę poświęciłem właśnie tym. Mam tutaj trzy poziomy, które Wam pokażę, jak zagospodarowałem w piankach. Nie jest to jakaś wiadomo sztuka precyzji, ale jak na warsztat w sam raz wystarczy. W pierwszej szufladzie mamy klucze oczkowe i płaskie. Zobaczcie, wszystko ładnie w pianeczkach zagospodarowane, nie ma problemu, możemy za każdym razem wyciągnąć to, co nam żywnie się podoba, nie ma z tym problemu i widzimy, że czegoś nie ma, czysta precyzja. Kolejna szuflada jest podobna, tylko tu już mamy również i nasadki, więc jak widzicie, nie wycinałem nasadek po kolei, ponieważ nie było sensu, ponieważ mam tak ułożone, że wszystkie numery widzę od góry, więc taki podstawowy zestaw nasadek i końcówek jest jak najbardziej wskazany. Jak widzicie, wszystko fajnie w pianeczkach zagospodarowane. Kolejna szuflada, również nasadki, tylko tym razem udarowe. Zobaczcie, są to bardzo ciężkie nasadki, bardzo ciężki zestaw i zobaczcie, ta szuflada mimo tworzywa śmiało sobie radzi, tylko podkreślam, muszą być dobrze te prowadnice naoliwione. Mamy tutaj grzechotkę, jakieś tam szczypce do rur i taki fajny zestawik, jeżeli chodzi o klucze w jednej szufladzie. Obok mam szufladę z drobnicą, czyli taki już finiszowy etap. Mam tam samo drobnice, różnego rodzaju bity, jakieś tam kłódeczki, nie kłódeczki, wszystko w kuwetkach. Za każdym razem mogę sobie to wyciągnąć i odłożyć na miejsce, nie ma z tym problemu. Również nie jest lekkie, jak widzicie, jednym palcem otwieram, jednym palcem zamykam. Wszystko mogę sobie śmiało powyciągać, co mi się żywnie podoba. Czy to jest pierwsza, czy to jest druga, czy to jest ostatnia szuflada, nie ma z tym problemu. I tak to wygląda. Tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Lecimy na podsumowanie. Podsumowując, szuflady Keter na warsztat, jak ręko odjął, naprawdę mega rozwiązanie. Mamy tutaj system mobilny, możemy sobie jeździć po całym warsztacie przy montażu kółek, które są w zestawie, lub zagospodarować z
skrzynie, szuflady w każdym miejscu, na warsztacie, w letniej kuchni, a nawet w wiatrołapie, w szafie, jeżeli chcemy zagospodarować jakieś drobnice. Naprawdę mega rozwiązanie. Jestem jak najbardziej za. Jeżeli chodzi o system na warsztat Mistrzostwo Świata, ponieważ nie kosztuje miliony, a naprawdę bardzo dobre rozwiązanie. Fakt, nie jest to system na budowę, ale no powiem, no coś za coś. Moim zdaniem na budowę to ważne są skrzynie systemowe, które są szczelne, pozamykane, pancerne i tak dalej. Jeżeli chodzi o warsztat, nie ma nic lepszego od szuflad. Dajcie znać w komentarzach, czy ciekawi Was ten system, czy używacie może, jak Wam się sprawdza. Mnie naprawdę się sprawdza bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o usterki, można się przywalić do kilku aspektów, że przypuśćmy przy zakupie nieraz jakieś prowadzenie jest krzywe, gdzieś tam trzeba papierkiem delikatnie przyszlifować, bo odlew gdzieś tam się odkształcił i tak dalej, że wypadała szuflada, ale to nie był błąd produktu, tylko wystarczyło takie bolce, tutaj są od środka odgiąć, ponieważ odlew tam gdzieś się przykleił do kupy i po prostu za bardzo było wciągnięte. Więc naprawdę takie aspekty to są nie aspekty, jeżeli chodzi o negatywne oceny. Naprawdę jeżeli chodzi o krój, wzór, ogólny wygląd, wstępny, bo użytkuję ich, żeby Was nie skłamać, około 3 tygodni to jest maks. Więc do tej pory naprawdę zdążyłem je sprawdzić, otwieram je codziennie, a nawet kilkanaście razy dziennie, więc naprawdę mega, opcja zamknięcia na kłódkę, też fajne rozwiązanie, dzięki temu nie zajrzy nam nikt do naszych szuflad, jeżeli chcemy, zamykamy. Tyle w temacie. Jeżeli chcecie zakupić pianki, takie jak ja użyłem w tych szufladach i ogólnie, których ja używam, wszystkie namiary dostaniecie w opisie. Są to pianki naprawdę bardzo dobrej jakości. Są dwa rodzaje kolorystyczne. Biały i właśnie czarny. I bardzo świetnie się w nich wycina. Naprawdę rewelacyjna sprawa. Jak zobaczycie na moich przyspieszeniach, wycinałem nożem monterskim od Knipexa. Więc naprawdę mega rozwiązanie, bo naprawdę pianeczki są sztosik. Ale nie namawiam, chcecie zakupić, wszystko znajdziecie w opisie. Jeżeli chcecie zakupić takie szuflady, to oczywiście korzystajcie. Myślę, że teraz akurat przed świętami będą fajne ceny, więc naprawdę zastanówcie się, czy nie sprawić sobie prezentu na warsztat na święta. To by było na tyle. Do następnego. Pozdrawiam. Cześć!